to, to, uno, do, tri, cuatro. Witajcie, z tej strony Mafia Sonec i bardzo serdecznie witam was w jesiennym, prawie że zimowym odcineczku z serii Po Sąsiedzku. Już się tak chwilę zastanawiałem, ale spokojnie, wiem, że to po sąsiedzku. Jest ze mną sąsiad Adaś. Już zapomniałby o mnie, witam serdecznie. Kurde, w ogóle ten początek niczym ze Zora do Farmera, musi się przyzwyczaić, bo to już niebawem. Ogólnie dzisiaj ze mną jeszcze jest syn Zbysia, Bartuś. Witam, witam, dzień dobry. No i młody też jest tu z nami. Siemano. No tu gruba akcja, słuchajcie, bo akcja Buraki, syn Zbysia tutaj przyjechał trochę pomóc, bo Jana Świnta se trochę tam mu dostanie, bym se dorobi akurat. Generalnie Buraki, słuchaj, tam po... Co my, Pabinkto nagrata, czy co? Dobra, what's ja Buraki... What's your name? Buraki są obkopane, słuchajcie, już dookoła, dało równe 19 tysięcy litrów, 19093 litry. Zostało to sprzedane, 5500 praktycznie za to wyszło, bo jeszcze był dodatek mieszkaniowy do tego wszystkiego. Wozimy sobie... Ty, ja byłem przekonany, że ty młody siedzisz z tyłu przy kierownicy w Zetorze i się tak bokiem obróciłeś patrzeć na przyczepę, nie? Jak to zarąbiście wyglądało? Dobra, słuchajcie, wozimy te buroki, bo to czasu nie ma, musiałem to obkopać tak, żeby to dość w miarę fajnie wyglądało. 7 na godzinę. To ma jeździć, bo nie wiem. Co? To mam pojeżdżać. No ty pojeżdżasz, no ja ziemię wziąłem, no. Chciałem, żebyś se tu fajnie poułogarnił wszystko. A nie, nie, młody się nagrywać będzie mnie. Po 7 na godzinę będziemy jechać. Dobra. Okej, to no najważniejsza rzecz w tym wszystkim to jest to, że aktualizacja do sprzętu od Buraków jest taka, że po prostu wiecie, dostajemy bardzo fajnie teraz te buraki bezpośrednio na przyczepę, nie klikając praktycznie nic. I to mnie najbardziej cieszy, więc ja sobie pogrzebałem przy tym modzie, ale niepotrzebnie, bo ja byłem pewny, że aktualizacja dała sterowanie rurą. No ale całe szczęście udało się to ogarnąć i dzisiaj już miejmy nadzieję, że ta akcja buraki będzie taka, jaką sobie wymarzyłem i jaką chciałem tutaj mieć, więc to miejmy nadzieję, że ten sprzęcior wreszcie się w tym sezonie spisze. No i nie będę narzekał na te nasze buraczki tak zwane, no bo to nie była wina tego, że po prostu nam ten orlik słabo kopał, tylko wina tego, że sąsiada kopaczka po prostu za dużo dawała. Czekaj, ja muszę sobie wykręcić. I sąsiad za dużo dostawał, a ja już myślę, że moje buraki w ogóle są nieopłacalne, a buraczki są, są fajnie opłacalne, no bo słuchajcie, już można powiedzieć, że 5,5 tysiąca litrów. Co ty, zakleszczył, nie? Nie, nie, nie. Nie, to weź bieg. Dobra. Myślałem, kurna ciot, że tutaj będzie problem troszeczkę z tym. Z tymi buraczkami, że wiecie, i tak słabo to będzie wychodzić. Ale to pole nie jest jakieś tam najlepsze pod względem tego, że z tego zawsze najwięcej sypało pola. 5,5 tysiąca litrów już, to nie jest źle. Generalnie jakoś sobie obliczałem, że będzie około 35 tysięcy litrów za całe buraki, bo tak pi razy oko przed odcinkiem jak kopałem, to wiecie sobie, później brałem po prostu na tyle, ile mi pokazywała nawigacja i nie było po prostu czasu, bo jak widzicie jest już późno, każdemu się dzisiaj spieszy, mamy ostatni dzień nagrywania z praktycznie za Dasiem, więc chcemy jak najbardziej to wykorzystać. Boże, jak to dziwnie zabrzmiało. Tak, to spokojnie, Adaś po prostu ma wyjazd na weekend, czyli projekt taki nasz, jak to często bywało, na całe szczęście, no jest to krótki wyjazd, więc musimy i tylko i wyłącznie... Dodam, że to jest ostatni w tym roku. No, to ja też całe szczęście, że to gdzieś ten ciągnik, wyjazd pociągnik, jak byliśmy sobie, to był taki też ostatni mój. Miejmy nadzieję, że raczej nigdzie w tym sezonie już nie będę wyjeżdżał, także będziemy na pełny już dla was tutaj nagrywać, mordeczki kochane. Dobra, tutaj trzy rządki bierzemy. Tam będzie trzeba, to ja podjadę. Tak jest, to już znać, to tam już musi ci Bartuś dawać znać. Także... Bartuś tam będziesz mi krzyczał na sobie. Nie ma problemu. Żeby tutaj, słuchajcie, nie było zbędnego zapierdzielu i w ogóle, to prawdopodobnie będziemy robić tak, że chłopaki będą to sprzedawać, gdzieś tam tyle, ile dostaną, to będą później... A będę hachmęcił po stówie pod wieżę. Kurde, no muszę... Młody, weź tam, młody, sprawdź stany konta, u jednego i u drugiego. Już się robi, już dzięki, młody. Dzięki, młody, wtedy. Ja mam 50 zł tylko. Ja nie mam w ogóle. Zaraz poczekaj, 50 zł. A ja mam 53. Właśnie, jak tam stary żyje, młody? Jak tam stary żyje, młody? Nową kobietę co znalazł. Ja? No. A ona go nie na kasę, nie? Mówił, nie, mówił, że jest w porządku, ale nie wydaje się być w porządku. A sweter ma? No to... A ten co z żniwa, na żniwa przyjeżdżał? Tamten na żniwa, który? Marek?
No, no ten center co miał. O kurwa, młody! Kurwa! No nie wiem, czy nie potrącę tu zaraz kogoś na przejściu na pieszych. To była jak tam w ogóle noga jego, jak on żyje? No, dobrze. Ty, a wy kombajnu czasami kuźwa żeś tam nie kupili? Bo ja jakiś raz... Kuźmy kombajn. No właśnie, bo my raz żeś ma z sąsiadem, tak ja nie poznałem ogólnie, ile ale można ani, ani rynkom nie kiwnył, ani nic, taki zadumany jechał, nie wiem, obroził się chyba, bo my go później jako kombajn nic nie brali, no ale swoje kombajny kupili mnie. Noga mu niepotrzebna, bo spring'o nie trzeba używać, rewersik, tak jak pipe'u, joystick. Ojciec, kurde, no tak właśnie raz, kurde, raz też widzieli tą lawetę z bizonem. I tak mówię, kurna, dziad taki ten bizon znajomy. No. A to wosz był, kurna, widzisz. No ja to nie ma czasu, człowiek zabiegany, kurna, dziad jest w tym wszystkim. Nie ma czasu, kurde, człowiek nawet jechać, odwiedzić, pogadać i wypić. To już nawet nie wspomnę, my z sąsiadem nie mam kiedy nowych nabytków. Łopić, a słuchaj, ta przydałoby się, bo ogólnie ja nie mam pieniędzy na koncie. A to jest wszystko spowodowane tym, że jest nowy nabytek przeze mnie zakupiony. Generalnie jest już za niego zapłacone. 12 tysięcy z mojego konta zniknęło. Później ma przyjechać lawetka, gdzieś tam koło przed 12 miała być, więc tutaj musimy bacznie wypatrywać, że tak powiem, telefon Iren i nasłuchiwać tutaj, czy on przyjedzie, czy też nie. Przyczepę dopiero. No właśnie ja tak patrzę, że to pole znika strasznie, a kurna dziot. No na jedno zmieścił. To kurde no, nie leci, sąsiad, nie? Sąsiada szukałeś, mi gdzie 15 tak trochę dziwnie. No, ale to se możesz wykopać, ale ja nie kopałem tym. Przecież. Jak ja bym miał mordę tym kopać, to bym chyba nawet 2 litrów nie wykopał, bo chyba musiałbym przejechać 4 metry do przodu i 4 metry podjechać z ciągnikiem. No każdy z was chyba wie, że jak przygotowujemy serwery, no to tak, się tak. Nie pierdzielimy. Ale nie, bo tak żeś wykopał, mówisz, że 19 tysięcy litrów dało. No bo wiesz, tam jest duży zbiornik, więc ja sobie z tym wykopałem wszystko na raz, nie? A tutaj jeździ ta i nie ma tam... Nie wiem, czy nie mam screena, jak mam screena, to wam podeślę, ja, no, ile wyglądało. Też, ale... Jeśli chodzi o buraki, ale ja chyba będę musiał sobie Boże, normalnie wykopać, nie? Znaczy wiesz, ja tutaj sobie to oceniłem poprzez, mówię, nawigację, nie? Więc to później ja sobie prawdopodobnie po odcinku wezmę i to chyba skopię faktycznie, żeby się dowiedzieć, jak mocno mnie ta maszyna opiździła, ale z drugiej strony gdzieś tam nie ukrywam, że i tak się jej pozbywamy, bo trochę mnie denerwuje to kopanie. Takie chyba nie jest to, co wszyscy oczekiwali na tej serii, jeśli chodzi o wykopki buraków. Dlatego też, no chyba sobie tak na spokojnie to zrobimy i ten sprzęt po prostu po teraz tej kampanii buraczanej sobie sprzedamy. Czy ty, młody, jak już tam życie? No, będziesz ja jechał? Ja jeszcze nie, 75% mam. O kurde, to my chyba ty. To ja nie wiem, czy my na tą stronę nie weźmiemy. Wykopiemy tą stronę i pojadę wtedy. No, ja tak ci powiem, że ja to bym sobie, nie wiem, czy w transporcie może coś nie powiedzieć, ale zresztą w tym transporcie to no, pojadę, jak sąsiada przyczepą pojadę. A jo, bo ty masz tak, ty masz moje przyczepy, wszystko, te pieniądze powinny przyjść na moje konto za wszystko. To by było spoko, a wtedy ja bym sąsiada czwórkę wziął, najwyżej jeżeli będzie druga przyczepa i gitara się ma, no ale to teraz czekajcie, jeżeli by było te przyczepy, dwie by były, po ile są te przyczepy, po 6 tysięcy litrów? Poczekaj młody, bo no, to jest tak, ja 6 ileś. Kuźwa, to jest 12, a nie ty, no to by było, dobra. To by tak wychodziło, że no to ja tak około wyszło mi, że 35, więc jak tam będzie 32... Ale to... naprawdę jestem w szoku, no bo ty tutaj zostawiłeś sobie więcej do kopania przecież, co nie? Czy no tak ci powiem, mordo, że nie wiem czy więcej, bo zrobienie tak dużych poprzeczniaków, no, środek rozkopanie i boki, no to jednak jest. To wychodzi na to, że na pewno nie było więcej. Czy ja mam podjeżdżać wtedy, czy ty będziesz jeździł se? Wiesz co, znaczy ty podjedziesz, a ja po prostu się twoim później przejadę, jak będę jechał na sprzedaż, dobra, nie? Dobra. Tak to podjeżdżam chyba, co nie? No, jak tam do końca dojedziesz? A, dojadę, 90% mam dopiero około. No to do końca dojedzie. I słuchajcie, no tutaj nowy nabytek. Postanowiłem, że i tak na zimę tutaj zbytnio dużo nie nadrobimy. Jedynie co, no to będzie pewnie zalany strop, tak jak obiecywałem, no ale to za to będą pieniądze gdzieś dobra, tam sąsiada. Odcineczku, dobra, to możesz lecieć. Dobra, Bartek, daj mu. Na tu, na dom, na kolonie. Tu jest to blisko. Na kolonie, czekaj, już. To tutaj se w prawo, ej, daj w prawo, tam na główny, w prawo i na wprost. Kostraży. Kostraży. Młody, młody są pojedzie. Zobacz, wiem, młody. Ładzie, jedziesz. Spokojnie, takimi sprzętami się jeździło. Ile ty sąsiadłeś ten, wariastem? Ja uda mi się takie coś tutaj ogarnąć. Ona ustawię jest taka pijana. Ustawię sobie bieg. No także a propos pieniędzy właśnie postanowiłem, że wydam sobie to na paszowóz. Jedziemy. No wydam sobie, słuchajcie, to na paszowóz, ponieważ no mówię, teraz taki martwy sezon przyjdzie, tych pieniędzy będzie dużo, bo można powiedzieć, że gdzieś tam sprzedaże pszenicy na zimę,
gdzieś tam sprzedaż żyta, a to jest tego no, dość spora ilość, bo pszenicy będzie około 20 tysięcy litrów. Żyta tam było około dyszki, więc no to są fajne pieniądze, do tego wiadomo za mleko. I postanowiłem, że ten paszowóz teraz przeprowadzimy, bo i tak pieniądze na budowę będę miał. A spoko, bo... Tutti właśnie, no. O, to gitara, chłopaki trafili chyba. A spoko z jednej strony, bo tak to dzięki temu, wiecie, ja sobie teraz tej roboty też będę miał mniej, bo jak już zrobię wszystko pod zalewanie stropu, no to to praktycznie można powiedzieć, czekaj, możemy się już chyba odwrócić, jo. Okay. Ja pierwszy wjadę. O, no. Coś takiego. Do mnie pieniądze, powiem, że mi zapłaci. Do ciebie poszły pieniądze? A, do mnie. Dobra. No tam sobie wtedy... 1800 zł. A ile dodatku jeszcze? Z dodatkiem już? Nie, bez dodatku. Bez dodatku? No, nie ma dodatku żadnego. Jak to? Przecież ja miałem z dodatkiem. Dodatek chyba jest na tym. Nie, bo 87 i mamy na swoim gospodarstwie, nie mamy hektarów, my dodatków nie dostajemy. To niestety tak działa. No ale ty, jak ja wziąłem... Ej, to dziwne jest wtedy to. To dostałeś teraz dodatek, jak sprzedawałeś? Znaczy nie, no bo jak sprzedawałem tym Holmerem, nie? No, no to normalnie dostałem. Niecałe 200, ale dostałem. No ale i tak jestem w szoku, że to jest tylko 1000 ileś złotych. O Boże, no to tak szczerze. To ty ja... masz naprawdę dobra. Nic. Ile szczerze? Dostałeś za Holmera? Tam było 5500. 5500, teraz niech będzie 7500. Tysięcy będzie za kurwa ten buraki. Czyli nadal dobrze, że na ziemniakach wychodzę. Ja pierdzielę. Bo jak ja bym ziemniaką na takim kawałku obsadził, to byłoby naprawdę dużo. Co jest wtedy? No, 10 000 to ja za żyto bym dostał. Słuchajcie więcej. Nie, ale serio teraz rozwalony jestem. To ja powiem wam szczerze, no kurde, mówiłem, że to chcę mieć tutaj te buraki i w ogóle, ale my sobie chyba, powiem wam szczerze, zakupimy tego Neptuna i ja tym Neptunem, nie wiem, będę ze 20 arów sobie tego robił, żeby jak najmniejsze pole i tyle, ciul w to, no bo słuchajcie, to nie ma sensu. No bo jak teraz patrzę, to nadal i tak wychodzę lepiej. To pole nie jest jakieś najmniejsze, ale no 10 tysięcy nie dostać z takiego pola, kurde, aż normalnie ja sobie muszę tu zobaczyć, obliczyć ile bym miał pszenicy, bo pszenicy się dostaje... Słabe pole chyba są szansa, nie? Czekaj. To jest 80%, nie, to jest 100% chyba. 89 albo 90 parę. No, ja to, no dobra, to może być 90. Bo to ja mam obok też słabe, więc no dobra, to na no pewno to poniżej setki. No dobra, no ale to powiedzmy jak poniżej to jest setki. Mało ty, zaraz wyskoczę, zobaczyć ile to jest. Dobra, jest akurat odkręcę się. Ja sobie po odcinku to policzę, naprawdę ile bym dostał za zboże, nie? Czekaj, cyk. Ja to tak muszę pojechać niestety. A pojedź pierwszy. Poczekaj, opuścimy to. Ja sobie wjadę, ja poczekaj, ja wyskoczę. Chcę dojeść. No nie, no tu 120% mi wyskoczyło. No jakim prawem? Jakim prawem? To pole... 125%? Aha, spodziewany plon, ja mam... A nie, tu masz 109 tutaj, pozdro. Boże, jakim cudem... 2 tony. Ej, jakim cudem ty masz 109, a ja mam obok na 89? Nie jak wiem. Jak to pasmo idzie? Po prostu może buraki lubią taką ziemię. To tak może być, nie? Ale to co by się zmieniało na każdym tym? No ej, no tu mam kuźwa dużo. Ej, ja jestem w szoku, jak. Ej, coś mi tu z PH się odwaliło w ogóle. Przecież ja miałem tu dobre PH zrobione. Tu ogólnie ludzie mi czyta chyba to PH złe już kurde tu z boków. Nie wiem. Szok. Też. Ja miałem pole tu ogarnięte naprawdę dobrze, a tu teraz mi. Nie, no dobrze masz ogarnięte na burakach. A no tu azotu wykopiesz... nie ma podawane w ogóle. No, azotu w niektórych miejscach to jest źle. No tragedia, ty. No. Ja nie wiem, nie samą akcję co ja z ziemniakami, może obydwoje zapomnieliśmy o tym. No bo ja też niby nie, jak ja za zatem to no, każde pole, nie wiem, teraz ja to ziemniaki ja jestem... niby też odwaliłem niekazę, dobra, nie? No ale to i tak jest tam pisze, że 80 ton na hektar. No spoko, no dobra. A ile sypie tak mniej więcej pszenicy na hektar? Pamiętasz? No, sporo. 15, tak? Nie, czy 12? 17 chyba przy takich tych. 16, młody, niech chcesz pobiec u mnie za gospę i zobaczyć ile jest szyta z hektara chociaż? Na czy tak. Ramikie. Bo to powinno pokazać już jak jest wyrośnięte, nie? Tak. Zobacz na procentach powiedzmy tam, nie wiem, jakie procenty tam będą. Kurde no. Gruba akcja, sam się ci powiem teraz tak. Wincy ludzie żeś nają niż to potrzeba. No, wincy roboty niż to potrzeba. Tak, no nie, no to nie może tak być na pewno, nie? Bo słuchajcie, nawet jakbym dużo nasiał, to i tak by to nie było opłacalne. No, ale nie, no zobacz, ty masz... Tutaj pszenica 13, 12,5 jakoś. No tak. Dobra. Młody, możesz sprawdzić, gdzie to jest dokładnie arów? Na tym 30 polu? Chyba. Nie, nawet nie ma. 30. 25. Dobra. Jod 25?
Ale ty, wyorałem tutaj tą górę, to może ale być 30. Ale to pokazuje, 25. To pokazuje. 25. To weź to jakoś przemnóż przez 14 ton, przez, jeżeli z hektara daje 14 tysięcy litrów, powiedzmy, pszenicy. To weź to jakoś, poczekaj, to by była ile? 1/4? Tak, dobrze mówię, o 25 to jest 1/4. Jo. 1/4 z 14 ton? 3,5. Co, 3,5 tony? To by 3,5 tony dało... 14 na 4, masz 3,5. Tak mało wydawało z tego? Z morza? Ja nie wiem, teraz ja teraz zgłupiałem. Ja zgłupiałem teraz, no, to jest tak... Bo z jednej strony tak się może zdaje, że to jest duże pole, ale... No dobra, no to słuchajcie, no to jeżeli by było, ile ty mówisz? 4? No 3,5. Czy dobra, powiedzmy, że dałoby 4. 8. 4 tony. Wydało 4 tony. I teraz te 4 tony pszenicy, bo pszenica jest po 800? Chyba nie nawet. No, nawet niżej, chyba 750. Weź to przemnóż. No niecałe 3000. No dobra, ty. To te buraki w ciul dają, bo dodadzą 3 razy tyle. Tylko po prostu ja za mało ich sadzę tak jakby. I tak samo jak ja z ziemniakami. Ogólnie ja ludzie zgłupiałem. Przez chwilę to ja tak zgłupiałem, ja że te buraki dla mnie 35, były... 35-40 arów, jak tak patrzyłem. To ale ogólnie to pole nie jest małe. Bo jak ja kopiałem tym kolmerem, mówię, kurwa, ale te buraki dają, nie? Bo to tak chwila, moment, te 19 miałem po objeżdżaniu, nie? Ale jo piernica. Ile tam boś? Ty, un do końca już przejeździ, nie? Nie przejadę. Nie? Mam 6%, więc... A. Dwa buroki mogę zawieźć, miał problemu. Tak, dwa buroki jeszcze tam... Dobra. Bartusiu kopię u siebie. O, weźmy, cholerka. Mi się zdaje, że to sąsiadam, to się... Daj tam wody. Jakąś kobitkę masz? Nie posiadam. A u ciebie jak tam słychać? A u mnie codziennie inna. Zwolnica. A, no widzisz. Myśmy, kurde, trochę nie gadali, no. No, kawu do zbrawa. Jeździło po zmianie. Zdrożniło. Dobra. Dobra, dawaj tam do nich. Dawaj, ty, ja se dojedźcie tu chłopoki, pokopię ta trochę i o zobocza. Ja se pojeżdżę. Dobra. Jezus Maria, powolutku, ty! Jezus, kurwa, z kabiny wypadnie zaraz. Ja... Sąsiad zostawić ci ten zestaw, żebyś to pojechał później. O, kurwa. Wiesz co? Możesz No będziesz miał co robić, no. Jo, dobra, dobra, to ja ci tutaj na drodze zostawię. Zetorym chcesz pojeździć, co? No ta, zetorym chcę pojeździć, tylko bez tego. Czekaj. Czym jeździliś, ta? Uj, czekaj, nie tak mocno! Uj. Czekaj, weź wyprostuj. Kurwa, nie w tę strunę jadę, poczekaj. No dobrze, się siedzieli. Sąsiad, wiesz co? Co? Ja ci powiem, nie? I myśmy jechali, Bartuś prawie mleciarce wymusił, gdzieśmy do rowu prawie wpadli. Dobra, to cicho tam, wójta, bo chciał przyjechać, to przyjechał. No. Dobrze? Dobrze, no. Zajebiście! Poczekaj, bo coś kurwa nie kopię chyba. Czekaj, bo w powietrzu idzie. To nie kopię przecież. Siedem na godzinę, nie? Ta w domu jest, najebany już pewnie o tej godzinie. Nie mów mu tak brzydko, bo mu się smutno zrobi. Co tam, przecież młody i tak musi za niego zapieprzać cały czas. No to tym bardziej go dobijasz. Przypominasz mu ciężkie dzieciństwo. Ciężkie to on teraz ma akurat wykopki, więc... Ale tu jest środka wody, dawno nie jeździ. Może żebyś nie spod. Spokojnie. Trochę mi noga w koło wpadła, ale jest dobrze. A, to nie szkodzi. Cię stało, jak się ktoś mi tam. Czekaj. Kurwa, skontrolować nie mogę. Czekaj, bo ja muszę kurwa na zewnętrzny. Ja muszę na zewnętrzny kabinie jeździć. Twój traktor jeździ się umiesz. No poczekaj, bo to kurwa ta rura. No daj trochę do przodu jeszcze. Dobrze, mnie tam nie ma. O. Chłopie, to trzeba wyczuć. Ja żebym ze środku chciał posiedzieć. O, czekaj, dobra. Od dołu buraki to najważniejsze. Bo natać zacina ten. Co? Madziej. Na jednym kole jechałeś, no. Nie, no to jest sprzęt i ogólnie niskie przyczepy muszą być do tego, żeby to fajnie pokopać. To wtedy może by się, z jednej strony faktycznie mogłem pozdejmować burty. I niskimi przyczepami sobie to powozić. Ty, dawaj ten tu po prawej stronie. Tata? Mama. Mama. Mambo Italiano. Dobra, teraz Luxor.
No jeszcze te dwie tonki dał. Dobra, to czekajcie, to słuchajcie. Tam to robimy, jeszcze weźmiemy, tak, dawaj. Robię na następny sezon tak, że szukam dobre pole. Nie wiem, muszę, nie wiem co się wydarzyło z tymi azotami i z tym wszystkim, bo o wszystkie uprawy nie narzekałem nic. W każdej uprawie miałem idealny, a co się wydarzyło z burakami? Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie. To jest tak sama akcja, co jak ja mam z tam, z ziemniakami, no niby. No więc, no nic tu, nic słuchajcie, nie poradzi. Dobra, jest Luxio. Dobra, czekaj ta. Młody, czekaj, to weź... Który młody, kurwa? Ty młody, Bartuś, to tam włącz, poczekaj, ja małego włączę, żeby... Ten młody, czy tamten młody? A, jest tu. Matix, pojedziesz, zjedziesz na gospodarstwo? Gdzie jest Matix? Co to, gdzie? Dobra, młody, zjedziesz na gospodarstwo? Ja się tu z Bartusiem rozliczę. Ja nie Matix. Ej, ty młody, czy ja młody? Ja bardzo. Ty młodszy. Ja młody. To jest jak starszy. Nie, ja starszy od młodego. Ja starszy. Nie no, ja starszy niż ty starszy. Ja starszy, bo ja się w Sylwestra urodziłem. Marek, dwie stówki nie będzie... Traktor, Marek, nie ma. Bartuś. Marek jest w domu. Pojebie mnie. Bartuś, dwie stówki, jo. Dobrze, dobrze, nie wyjdziesz dobrze na tych burokach, jak mi dwie stówki wydosł. No co, no trudno się mówi, możesz za dobrą pomoc, nie? Ty też możesz tu gadać za nakamerowanie, a że nic, żartowałem. Za pobizonowanie 300 możesz mi dać, młody. Zjedź mi na gospę, jak możesz, to słuchaj. Który młody ma cholera jaśna? No ty jesteś młody, a tamty to Bartuś, no. A tamty jest stary, kurwa, trek. Dobra, pojedziesz tym starym treklem, zawieziesz tego Orlika, odepniesz go gdzieś i jak możesz, ty, i jak możesz, to tam tur jest, to podczep tura koło pryzmy, nie? No, tylko tego Ornika miarę odstaw tam gdzieś koło szklarni. No, Bartuś, chodź, pomożesz mi. Dobra, to Bartuś, jedź z nim wtedy. Ja pierdzielę, sam gdzie ty jesteś? Ja to cały czas pracuję w polu. Słuchaj, pojechałbyś ze mną na skup, bo ja jadę swoim, ty pojedziesz tym, a ja po prostu wysypię oba, no. O Jezu, chłopaki, uważaj ta! Tu kamień jest! To może sąsiad poprowadzić, ja czekam. Okay. Ja pierdzielę, to tragedia. Słuchajcie, tak ma nie wyglądać ta praca z burakami na pewno. Myślę, że z chłopakami. My na górze jesteśmy, a te czwórkę już bijesz. To nie, to nie, powiem tak, nie jest źle z tymi burakami. Nie jest naprawdę źle, jeżeli ja bym za zboże tutaj dostał... Ile my liczyli? 3000? No to... Bartuś, co my kurwa mieli zrobić? Odstawić na pewno i tura podczepić chyba, czy coś takiego. Co my Bartuś mieli zrobić? Bartuś, kurwa, co my mieli zrobić? Hamuj, Bartuś! Dobra. Pierdziel górkę dawaj. Asio, kurę, Asio! A czemu? No ja tu mam dwie tonki. Dobra, odczepisz? No, odczepię. Ty masz fulio. Ja mam ful. No ja teraz sobie jeszcze, słuchajcie, pojedziemy zaraz z jajkami, no ja mam nadzieję, że... Weź to mu, kurwa, wziąć pod wiatę tam. Jo, zaro do mnie. Ale sąsiad przymryguje do mnie przyczepą tam z daleka. Jedzie sąsiad, z daleka. O, cześć, Halinka tutaj. A na który sypać? Na ten drugi. Mam, kurwa, uda skasowałeś. Ja ci zostawić mam, żebyś ty sobie tam wysypał tak teraz. Gadał, spokojnie. Dobry, Andrzej, dobry. Razu pójdzie. Działa, ostatnia. Działa, Wincy nie ma, no taki widzisz sezon, no. To mu do Haliny będzie Andrzej? Nie, tu Andrzej szef. A tu mnie Halina idzie. A do Halina to tam ona to powiedz, żeby na karty zapisała wszystko. Ty, co teraz mielibyśmy zrobić? Pamiętaj, tylko Halina. Tyle? Uj, wie. To będziesz szła teraz tam do biura, to... Dobra, to weźmiesz od razu swój ciąg Gizaro? No to do mnie. Kurwa, ja wysiodłem, ty. Dobrze, pomurujemy trochę. Ile dostałeś? 20 na złotych. Ty! Poczułem. Chyba mam kontuzję, kurwa, głowę. Oj, ty, to dostałem tak środowiskowo ponad stówę, nie? Kurwa, takie małe lustarki, że przejdzie się nie można. Kurwa, niestety za robocie 20 na złotę. Dobra, daj stówę. Lustro w oczach. Nie no, zawsze. Chodź sąsiadowi, pokażcie mi. Dobra, muszę pamiętać, żeby siedzieć. Zadzwoń do niego może. Myślałem, że tylko... Kurwa, meczarka przyjechała tu. Znaczy, kurcie, przepraszam. No. Dzięki, sąsiad, za robotę. Uważaj tylko, bo jadą samochody tutaj, więc... Oj, ja... Ja pierdzielę, ty, to musiałem dużo na tamtej przyczepie pierwszej stracić, nie? Z dwie... Więcej. O, dość sporo musiało to być. Przegląd zrobimy. Masakra, dobra, ja sobie zjeżdżam. Jedziemy z jajkami i zaraz dzwonię do tego, do lawecisty, nie kurde. Nie ma. Czy on, o której on będzie? Bo jeszcze dzisiaj byśmy sobie TMR-ku pomieszali, słuchajcie. Pierwszego naszego TMR-ku, więc wykopam na w ogóle chwilę. Dobra, niech mi przyjadę, jadę do domu. To co tam porobisz trochę u siebie. To cześć, Bartuś, tam wtedy. Jeszcze nie idę, coś się zegnąć ze mną. Ale ja już idę. To na razie wtedy. Pojdź drówkadzie. Na razie, panie Adamie. Trzymaj się, Bartosiu. Panie Adamie, no, telefon do pana, panie Adamie. Panie normalnie. A czy to nie było ostatnio poszukiwane z sami?
Daszku, właśnie a kurwa, w gazecie pisali chyba coś, co nie? To, no, coś było, no. I wypadek jakiś też był tutaj niby. Krak się spowodował tu któryś, no. To wieści kolonijne. Oj, kurwa. Gazeta. Co tam nasypane? Tyle sumy jest, że aż wystaje przez tym, przez murek? Ja właśnie widzę, no. Jak nie, no to już tak słuchaj, na to już się nie da wjeżdżać z tą przyczepą, nie? No to się ogólnie z maszynami nie da wjeżdżać, będzie tu przerobione to. Dobra, słuchaj, ja idę. Idziesz. Na razie. No. Trzymaj się, młody. No, no dobra, za pomoc. No, pojdź, na razie, pozdrów Kazie. No, na razie. Czekaj, to ja by se tak pojechał nawrócić na tym polu. I oby se przyczepa... Sąsiad, ile straciłeś, ile zarobiłeś, można tak powiedzieć. Ciężko powiedzieć, bo... Czekaj, ty miałeś pełną? Miałeś pełną, nie? No. I ta moja też była pełna. To już... Ile ty masz na swojej? 2700 chyba. To kurde, to moja też... Poczekaj, ta ludzie. Daj ta tylko coś sprawdzę. To 2000... 6700 i 6400. To może ile? 12, 13, 100. I ja miałem dwa? Ty, no to idealnie. Miałem 15, to 34 tony, nie oszukała ta. Nie oszukała? No nie. I bardzo ładnie. Nie oszukała. To 34 tony, czyli zarobiłeś ogólnie? Kuźwa. Młody, 15? Nie dużeś tam odstawili ten. 15 tysięcy zarobiłeś? Nie, z 15 chyba nie zarobiłeś. Nie, dycha. No, gdzie? Dycha przecież, dycha, tak? No. Czekaj, ja... Czekaj, no dobra, zaraz to wezmę. Ja nie młody, ty żeś tam sprawdzał wszystkie konta sąsiadowi, sprawdziłeś, żebyśmy wiedzieli, ile zarobił. Ja księgowym nie jestem, przepraszam no, bardzo. Ładnie, no ale nasze to sprawdzałeś. Bo ja nie mam dostępu. Młody, weź se tego. Słucham. Może zostawiam ci Zetora. I o, możesz tego Orlika, nie? No. Kurde, wiesz co? Weź go cofnij tu gdzieś. Tu jo, gdzieś, tu go, tak? Tu go gdzieś cofnij. Dobrze. Tam go odczep i może zgasić Jolece, sprzedać te. Jolece z jajkami. I wypatruj ten, wypatruj lawety wtedy, nie? Dobrze. Kurde, tu... I 60 jak możesz, nie, ona przy pryzmie miała zostać. To tam ją koło pryzmy weź. Bo ona odpaluno tutaj widzę jest, to... Dobra, czekaj tak. Wyjeżdżona, Boże, jak w tym samochodzie się nisko siedzi. Musimy tak pojechać, bo... O kurde! Dobra, jest lawecista. Dobry! Dobry! Panie, wie pan co? Ja skoczę tylko z jajkami, pan się jak możesz, to weź tu gdzieś tyłem w cofni. A tam tą bruszkę dalej można wjechać? Możesz, to cofnij w tą drugą wtedy, dobra, no. Dobra, zaro ja jestem, minuta 10 jestem. Cholera, już przyjechał, dobra, to ja prędko te jojka tylko sprzedam. Jojka tylko sprzedam i już wracamy. Ja ile za jajka dostanie? A nie wiem, na pewno sąsiad miałem full, bo jak przewijałem na listopad, to wyskoczyło, że nie mam brak miejsca na palety jajka. Dobrze, no to więc... sprawdzimy ile dostanie. Ja zarobiłem 3000. Z dodatkiem mieszkaniowym czy bez? Chyba z dodatkiem, no. Dobra ci powiem, ale tu dzisiaj moment, jajka zobaczcie jak się rozchodzą. Czy się stanie już, nie pamiętam, moje szosty. O kurde, 3700. O, szukało mnie pan, może jednak 3700 też może zadać. 3746. No, 3674 jednak, sorry. No to ty, a miałeś też full paletę czy nie? Daj Boże, że tak. No od razu ci się... No pewnie teraz dodatek mieszkaniowy po prostu, miałeś większy i tyle, no bo tak to chyba można 300, powiedzieć. 303 miałem dodatku. Nie wiesz, no to na pewno nie miałem tyle dodatku. No to już wiemy dlaczego. Bo ja tam miałem 200 chyba. Bo ta stuwa akurat pasuje. No tak mówiłem, dodatek po prostu. Ja tu wyjadę, bo tu nie ma miejsca, nie ma czasu. Dobra. Kurde, młody laweta już przyjechała. Właśnie widziałem, tylko tam uważaj, bo on pasów chyba nie miał zapięty, trochę się porychowało trochę, a nieważne, nie jak dobra, coś. To ogarniemy. Jeszcze dobra, 60 wziąłeś, czekaj. Dobry, jak tam poszła robota? Dobry. A jaka robota? Przecież ja tylko jechałem, to co? No ja no kurde, to załadować dobrze poszło, jo. No ta no. No taką lawetę. Dobrze, że akurat przy okazji, bo kurde, ja tą małą lawetę chciałem, ale nikt nie jechał i dobrze, że tak, tam... W tym samym kierunku jechali, my to akurat wzięli po drodze. Przy okazji akurat to ogarnęli. Dobra, ty, ja to po 30 bym podczepił. Ja chyba najadę na te najazdy, nie? Jo, ja powinienem dać radę. Bez problemu. To fajna praska. Taki jeden rolnik ode mnie miał też case'y moi, taką tę prasę case'a też nie fajne. Dobra. Mogę wyłać, bo jak podczepimy wałek, to sobie cię nie wciągło. Ej, spokojnie, ja tu sprawdzam tylko stan techniczny pojazdu, znaczy maszyny. Dobra, nie ma problemu. Dobra, już jadę. Przodem? A nie, tyłem muszę, dobra. Nie, przodem to nie. Chyba to miał być tura, to byśmy ściągnęli turym. Dobra, czekajta, bo tu na patrzowanie się do tyłu to będzie... Tam może wyjść takie hydrauliczne? Co?
Może w ogóle jakieś wyjście takie drobulistę w 30 to jest. Jedno jest. Czekaj, stój! To już jest wszystko porobione, Andrzej, to jest luz. No poczekaj, a dobra, trzeba weź wałek zajmij, weź wałek zajmij jeszcze. I zjadę i dopiero. A tu masz wyjście, trochę w lampę wchodzi, ale to nic. A to wiesz, bo to tura miało i to wszystko to porobione. Dobra. Jezus, co to? Coś tu kurde jest nie tak, wiesz? A już idzie. Dobrze jest, dobrze jest. Może łożyska do wymiany pewnie ileś dostało się. No i git. Mało, dobra, zeszło. Kurde, szybka akcja, widzisz, ja ci dzisiaj tu nie zawrócił, dużo to... A działo wszystko, sprawdzaliście, czy odkrył w ogóle tam, ja byłem go oglądać wczoraj, no, wiesz? Dobra, no. I dlatego też taka szybka akcja, no i mówię, dobrze, że kierownik tutaj powiedział, że będziesz akurat leciał z transportem. Ładnie pasuje, zestaw fajnie. Słuchaj, ile? 300, dobra, no, nie 300. Ma problemu, nie ma problemu, laweta, 300, tutaj przelewanko, super, dzięki bardzo za szybką... Ci jeszcze ważny most tutaj jest. O, dobra, dzięki za szybką akcję wtedy, nie? Dobra, nie ma problemu, coś to tam widzisz, dobra. Kontakt most, no wiem, tak, bo ja cały czas teraz prowadzą coś, to widzisz, cały czas dobra, gdzieś tam dzwoni. Dobra, nie ma problemu, dobra, dzięki jeszcze, to na razie, dobra, na razie, dzięki. No i kurde, zobaczcie, szybka akcja. Szacun za w ogóle ten model, za taki paszowóz, bo naprawdę, słuchajcie, brakowało polskich małych paszowozów. I powiem to jeszcze raz, brakowało polskich małych paszowozów, kurde, naprawdę był taki deficyt w poprzednich farmingach tym wszystkim, żeby był na taką fajną, małą, polską, rozwijającą się serię, żeby był taki fajny paszowozik. A teraz wreszcie takie coś wyszło, jest pięknie i gitarka można sobie tutaj wreszcie poogarniać. 2,5 tysiąca litrów, 12 tysięcy, no z lawetą 12,300 wyszedł, więc spoko. Gdzieś tam myślałem o nowym. Nie ukrywam, że miał być pierwszy taki nowy, typowo nabytek wzięty. Zresztą agregat był nowy. Ale myślałem sobie o typowo nowym właśnie paszowozie. Ale niestety, no, nie ukrywam, że nie podobał mi się oryginalny. I kurde, jak mówię, mam wziąć, co mi się nie podoba. No to tak, to 2 na 10, nie? To nie ma by mieć w ogóle takiego miejsca bytu. Okej, paszowozik załączony, tu trzeba uważać, bo kurna, wałek się kręci. To są jeszcze polskie małe sprzęty, to tak wiecie. Też nie idzie tego wszystkiego ogarnąć. Dobra, my sobie zrobimy tak. Jedynka, trójka, cyk, która opuszczona, niech się 60 tutaj rozgrzeje olej. A ktoś kupił Bizona. Bizona? No. Bo jedzie drogą. O cholercia. Więc widzę, że grubo. Nawet nabytek tutaj u kogoś na wsi. Ja muszę tu jeszcze tak podjechać. Ale nie wiem dokładnie, bo on nie przejeżdża, jestem daleko na tych polach naszych, tych 10, 11 i tak dalej, co nie? No. Więc nie wiem, gdzie on dalej pojechał tym Bizonem, ale jechał tędy, więc jechał jakby od osady, co nie? Tędy. Dobra, luksik. Ciekawe. Czekajcie, ile my wsypiemy kiszoneczki? Ogólnie o kiszonkę musimy dbać, więc... bo kiszonki jest najmniej, ale już mam pomysł na wiosnę. Jest 700, czy 2,5 ja muszę dołożyć jeszcze... O Jezu, niech ten ciągnik siadłem. Boże, czy ciągniki obok siebie to nie jest dobre... Nikt żadnym nie jeżdża. Tak, to nie jest dobry pomysł. Szkoda, że tak wiecie, no jest strasznie ciemno, na listopadzie no nie ma co ukrywać. O, ale dzisiaj wolno tu chodzi, nie może się rozgrzać. Był zdjęty, teraz zanim oleje wszystko, to jest masakra. Dobra, spoko. Kurde, myślę, że on szybciej nabierze. No ta pryzma jest jaka jest, ale myślę, że akurat no przez zimę, słuchajcie, teraz tego TMR-u będzie potrzebne sporo. Ja sobie też już teraz tych na moich moich krówków nie karmiłem, bo nie było sensu. Dobra, czekajcie, cofniemy trochę do tyłu, jedź do tyłu. O, dobra. Dobra, myślę, że tyle jak sypiemy, to będzie luks. Co tu się dzieje? 1200. Dobra. A zresztą, jak on skręci, niech se mieszo. Niech to wszystko rozdrabnia. Właśnie, jeszcze muszę dokupić sobie paszy. Pierwsze TMR-y teraz bez paszy sobie zrobimy, ale będę musiał sobie paszę dokupić na pewno. Bo nie ukrywam, że kurde fajnie by było, jakbyśmy jednak tą paszę chyba do tych TMR-ów dodawali. Nie wiem, co sąsiad sądzisz. Niedużo. Nie wiem, czy są worki małe. Fajnie by było, jakby by było worki małe. Na takie małe można by było ogarnąć, no. Wiesz, żeby bardziej wartościowa ona była, to by naprawdę spoko. Nie za dużo, ale... No tym bardziej na te małe to też my dużo nie będziemy rzucać. No. Ogólnie mam mega fajnie to rozkminione do ogarniania. W razie W, jeżeli to nie będzie mi wychodzić tak, jak ja chcę, to będziemy, słuchajcie, otwierać sobie tamte wrota i przejeżdżać, także spoko. Okej, dobra, tu są beleczki. Dobra. Idziemy na górę i słuchajcie, nabiera znaczenie moja prasa z powrotem.
czyli znów zaczniemy robić belki kostki. No właśnie, to samo, w tym samym momencie pomyślałem o tym samym. O, sąsiad... Ja chyba będę od ciebie pożyczał ten, co nie? No. Kurde, zapomniałem, że mam takie duże, albo będę przyjeżdżał chętnie na usługi. Zresztą, no. Duże nie będziesz potrzebował, nie? Nie, no ale wiesz, zawsze to tam kawałek się przyda. Dobra, najgorsze jest to, że zapomniałem, że ta belka się wydaje taka mała, a jej dało dużo. I boję się, że kurde może być, że kurde nie dało TMR-u. Uff, dało. Czyli słuchajcie, z belką słomy da się zrobić ten TMR, fajnie. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że się to udało. No chociaż słoma się zaczęła będzie też. Tak, przydawać. Teraz słoma mi się, bo ja tych kostek mam, a teraz wiesz, ja ścielę sobie dużymi. A te małe mam i one mi cały czas na stodole zostawały, nie? I tak kurde, no nie miałem kiedy. A dużo masz tych kostek? Wiesz co, trzeba było policzyć, zaraz możemy policzyć. Teraz może no, policzyć. Przecież na te początki mógłbym od ciebie odkupić tam parę kostek. Dobra. No i teraz, kurde. Coś ja to zobaczymy, no. Słuchajcie, ja nie sprawdzałem sobie, czy będę mógł wysypywać. Czy jest zmiar? Co? Delivery koszt 500? I to mi chyba zabrało. Kurwa, twoja mać, jak dużo, czemu? Ej, teraz nie wiem, będę musiał sprawdzić. 500. Będę musiał po odcinku sprawdzić. Oj kurde, nie mogę wysypywać na razie. Tak, to sąsiad zabrzmiało, delivery koszt 500. Ale który taki? Czekajcie, rozpocznij na pewno. Nie no, tutaj nie. Czy ja mam włączone w ogóle wszystko? Nie no, mam wszystko włączone. Kurde, nie mogę wysypywać TMR-u. Siano wszystko idealnie tutaj. Oho. A niestety TMR-u nie mogę wysypać. No także dupa, nie sprawdziłem, no ale nie miałem czasu. Dzisiaj ten odcinek tak, słuchajcie, wyszedł szybko, że ja mówię w ostatnich chwilach, przypomniałem, że mówię, miałem paszowóz kupić i tak wiecie, na szybkości to sprawdziłem. Mogę włączyć napełnianie, ale nie mogę sypać. Trigger, prawdopodobnie on ma ten trigger z tyłu, ja muszę sobie wysunąć teraz trigger od moich krówek, żeby o, tutaj pobierało mi żarcie jeszcze. Tylko dziwne, bo ja czasami nawet żarcie na lewo mogłem sypać, także coś zrobiłem źle. Tego nie wiem, ale się dowiem. Tego nie wie nikt. Nawet zresztą będę mógł sobie go wysypać i widłami powrzucać, więc no tyle to sobie ogarnę i tak mam 36 minutę odcinka, więc ja nie będę przeciągał. Ja wam serdecznie za uwagę dziękuję. Mam nadzieję, że pasowóz tu się fajnie sprawdzi i w miarę to powinno nam oddać. Także co, słyszymy się w kolejnym odcineczku. Na razie strzałeczka i trzymajcie się mordeczki. Cześć! Na razie.